Pani marszałek, Wysoka Izbo, ktokolwiek po doświadczeniach II wojny światowej, po okresie nazizmu zakłada nazistowski mundur i oddaje cześć Hitlerowi, ten wypisuje się z polskiej wspólnoty narodowej. Ten przestaje być Polakiem, może mieć polskie obywatelstwo, ale przestaje być Polakiem. To nie ulega żadnej wątpliwości. I ta prawda, i ten fakt musi być oczywisty w polskiej debacie publicznej. Jest oczywistym nie tylko dla wszystkich innych stron sceny politycznej, jest również oczywisty dla polskich narodowców. Nie tylko ze względu, że mylenie, łączenie, celowe zniesławianie polskiego nacjonalizmu chrześcijańskiego z niemieckim nazizmem nie służy nam politycznie, ale również dlatego, że mnóstwo, tysiące i dziesiątki tysięcy działaczy narodowych w okresie II wojny światowej zginęły w walce z niemieckimi nazistami. Tak ważne i prominentne postacie jak profesor Rybarski, jak dr Mosdorf zginęły w Auschwitz, zostały zamordowane przez nazistów w Auschwitz. Nie może być polskim narodowcem ten, kto odwołuje się do niemieckiego narodowego socjalizmu, do niemieckiego totalitaryzmu. Pani marszałek, Wysoka Izbo, z tego też powodu, żeby uzupełnić lukę prawną, która dzisiaj istnieje w polskim prawodawstwie, rzeczywiście ona istnieje, Ruch Narodowy proponuje i zachęcamy wszystkich posłów, wszystkich partii, od Nowoczesnej do PiS-u, żeby podpisywać się, przepraszam, od PSL-u do PiS-u, żeby podpisywać się pod projektem ustawy, który proponujemy. Ta ustawa doprecyzowuje jedną rzecz, nieobecną dzisiaj w polskim systemie karnym. Mianowicie penalizuje kult totalitarnych ludobójców. Hitlera, Stalina, Lenina i Bandery. Trzeba nazwać po imieniu i penalizować tych, którzy przyczynili się do ludobójstwa Polaków. Nie może być przyzwolenia ten kult. Również dlatego, szanowni państwo, że o ile Hitler i Stalin to dosyć jednoznacznie oceniane postaci, ale niestety nie dotyczy to już Lenina czy chociażby Bandery, bo Lenina na przykład krytyka polityczna twórczo obrabia, wydaje i stara się odświeżać jego myśl. Więc należy w państwie polskim zaprowadzić w tym kontekście rzeczywiście porządek. Szanowni państwo, jest oczywistym, że środowiska narodowe w Polsce muszą wzmocnić kordon dzielący nas od neonazistowskiego marginesu. Nawet jeśli ten margines jest tak groteskowy, jak 10 czy 12 uczestników tej horrendalnej imprezy w lesie, nawet jeśli 20% tych uczestników stanowili dziennikarze TVN i nawet jeśli swastyki układano tam z wafelków. Należy marginesem oddzielić się. To notabene ciekawe, że dziennikarzom TVN z taką łatwością i tak szybko przyszło, żeby zinfiltrować tą grupę, bo rzeczywiście wyglądało to jak ustawka i wyglądało to jak jeden wielki teatrzyk. Powiedzmy to sobie szczerze. Ale szanowni państwo, przy tej okazji trzeba też powiedzieć na temat debaty, która się po tym czasie wywiązała, czy raczej histerii, która wywiązała się w związku z tym w polskiej debacie publicznej. Szanowni państwo, pan minister przywoływał już dzisiaj statystyki z Niemiec. Mowa o 500 manifestacjach nazistowskich, mowa o setkach koncertów, mowa, nie było o tym mowy, o tym, że w grudniu ubiegłego roku spalono kilkanaście flag Izraela na manifestacji radykalnych islamistów w Berlinie. Nie mówiono o tym, że Hamburg płonął w ubiegłym roku, ponieważ radykalna lewica i przemoc, którą radykalna lewica sieje w Niemczech i w innych państwach, do tego doprowadziły. I ja się pytam, czy słyszeliście państwo, i pytam się tutaj posłów zwłaszcza Nowoczesnej Platformy, czy słyszeliście państwo o tym, żeby w związku z tymi wszystkimi strasznymi wydarzeniami niemieccy politycy tak haniebnie grzmieli na własne państwo, żeby tak mówili, że w Niemczech rośnie fala neonazizmu, radykalnego islamu czy skrajnej lewicy? Nie. Dlaczego? Bo mają poczucie odpowiedzialności za państwo, bo mają poczucie odpowiedzialności za jego wizerunek międzynarodowy. A państwo, korzystając politycznie z tego strasznego, marginalnego wydarzenia, tego wydarzenia, które oczywiście nadaje się i do prokuratury, i do psychiatryka. Oczywiście, że tak. Korzystając z tego, tworzycie obrzydliwy wizerunek Polski na świecie. Pytanie, kto na tym korzysta? Pytanie, kto jest beneficjentem waszej propagandy? Należy je sobie zadać. I w czym interesie dzisiaj działacie? Bo na pewno nie polskim. Jeśli byście działali w polskim interesie,
Jeśli byście byli rzeczywiście wyczuleni na te kwestie totalitaryzmu w przestrzeni publicznej, to, szanowni państwo, nie mielibyście wśród swoich sojuszników politycznych i na waszych manifestacjach członków komunistycznej, neokomunistycznej partii Razem, którzy wprost piszą: jestem komunistą i jest nas niezliczona ilość. Nie mielibyście ludzi z czerwonymi flagami. Ktoś tłumaczy, że czerwone flagi to był symbol PPS-u przed wojną. Szanowni państwo, przed wojną to jednostki podhalańskie miały swastykę w swojej symbolice, a harcerze pozdrawiali się salutem rzymskim. Druga wojna światowa, nazizm i komunizm zmieniły wszystko. Tak samo jak swastyka, tak samo jak salut rzymski, tak samo czerwone flagi są dzisiaj niedozwolone i muszą być karane, ścigane, potępiane w Polsce. I za tym zawsze opowiadał się Polski Ruch Narodowy. Dziękuję.